Dzień dobry, witam Państwa w Kinie Otwartym. Mamy marzec, miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Kobiet. Co roku wykorzystujemy ten pretekst, żeby pokazać filmy, które w rzeczywisty sposób dotykają problemów kobiet albo są nakręcone z kobiecego punktu widzenia. Kwintesencją takiego kina jest dzisiejszy Portret kobiety w ogniu. Film bardzo głośny, bardzo doceniony, nagrodzony w Cannes, nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową za scenariusz. W reżyserii francuskiej, autorki kina, bardzo wyrazistej postaci, Céline Sciamma. Już wcześniej Céline zaznaczyła bardzo mocno swoją obecność w kinie takimi filmami jak Tomboy czy Girlhood. Pokazała też wtedy ten swój autorskie spojrzenie na kino, w którym przyjmuje właśnie tę kobiecą perspektywę. I nad tym chwilę chciałam się zatrzymać. Kino kobiece, termin, który budzi pewne kontrowersje i jest też różnie rozumiany. Przez marketingowców używany jest zazwyczaj jako taki wabik na tak zwane babskie wieczory, kino na obcasach, idziemy z przyjaciółkami na komedię romantyczną. Tylko czy to jest kino kobiece? Czy w tych komediach romantycznych my widzimy rzeczywiście prawdziwe kobiety? Czy widzimy pewne wyobrażenie o kobiecie, które jest zbudowane właśnie z tej męskiej perspektywy i które jest właściwe dla przeważającej liczby filmów? Bo kino to jest wciąż męski biznes. Kino od zarania było w męskich rękach. Co prawda niemalże od samego początku były w nimi reżyserki i producentki, nie mówiąc o aktorkach, ale oczywiście ich głos był znacznie mniej słyszalny. Wobec tego kino, na którym się wychowaliśmy, które znamy, które zazwyczaj oglądamy, jest przedłużeniem męskiego spojrzenia. Czy zastanawialiście się Państwo, dlaczego wszystkie główne bohaterki muszą być piękne, czy kobietom, które mają nieco mniej standardową urodę albo są na przykład w wieku po 40 albo po 50, czy one nie mają wystarczająco bogatych historii i życiorysów, żeby poświęcić im film? No właśnie, kino standardowe i przeważające zrobione jest dla przyjemności męskiego spojrzenia. I to męskie spojrzenie stało się tak oczywiste, że wydaje nam się neutralne. W związku z tym, kiedy widzimy film, który jest nakręcony z innej perspektywy, tej kobiecej, to uważamy go za czasem wręcz za herezję, albo za coś niszowego, coś wydumanego. Tymczasem obejrzenie filmu nakręconego przez kobietę, przez autorkę, przez reżyserkę, która nie boi się swojego spojrzenia i swojej perspektywy, jest czymś niezwykle odkrywczym. Kiedy na przykład widzimy, tak jak w Ciele Małgorzaty Szumowskiej, scenę erotyczną, scenę striptizu, którą wykonuje dojrzała kobieta. Kobieta o ciele odbiegającym od tego standardowo przyjętego ideału. Dla mnie takim odkryciem był też serial Dziewczyny, Girls, Liny Dunheim, która koncentruje się na czterech postaciach, w jedną wciela się sama i w ten sam sposób odziera je z ubrań czy z pewnego pancerza emocjonalnego i tak samo traktuje ich ciała. Nie kręci tego filmu dla przyjemności męskiego oka, ale pokazuje pewną prawdę o kobiecych bohaterkach. Pokazuje ich wszystkie odcienie, a nie tylko te, które są najprzyjemniejsze dla męskiego spojrzenia, czy najłatwiejsze do zaakceptowania. I pod tym względem Portret kobiety w ogniu, proszę zwrócić uwagę na ten tytuł. Portret to jest rzeczywiście niezwykle malarski film, który samą swoją formą budzi ogromną przyjemność w oglądaniu. Jest to film kostiumowy. Historia, którą zobaczycie Państwo, rozgrywa się w XVIII wieku, w położonym na zupełnym odludziu dworze, w którym właściwie mieszkają same kobiety. Jest matka, która jest tam instancją władzy, córka Eloise, panna na wydaniu. I mamy bohaterkę, która symbolizuje taką nową kobietę, Marię. Marię jest malarką, emancypantką, rozpycha się w tej swojej wolności, potrzebuje jej więcej, ma inne plany na życie niż na przykład za mąż pójście. Co ważne, ma też zawód, który daje jej wolność. Jest portrecistką, może się utrzymać. Zawód, którego nauczył ją ojciec, to też ważne. Ważna ta figura, nieobecna właściwie ojca, tylko wspominana wzmiankowo,
ale widzimy, że jest to taki ojciec, który dał swojej córce siłę, odwagę do bycia sobą, a nie zamknął ją w stereotypie czy w gorsecie obyczajowym. Historia się rozpędza, kiedy matka, ta instancja władzy, ta osoba, która pilnuje obyczajowości, pilnuje, żeby wszystko było tak, jak powinno być, wyjeżdża i zostawia nasze bohaterki same. I lubię o tym myśleć, że to jest trochę taka zabawa w dorosłość, albo że to jest o tym, co robimy, kiedy rodziców nie ma. I nasze bohaterki, Marię, Eloise i towarzysząca im służąca, zyskują nagle taką namiastkę wolności. Przez chwilę mogą pobyć w takim świecie kobiecym, w świecie, który nie są, w którym nie są oceniane z tej męskiej perspektywy, przez męskie oko. Nie muszą się starać pięknie wyglądać, nie muszą się mizdrzyć, nie muszą się prezentować z tej jak najlepszej strony, aspirować do męskiego zainteresowania. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że jak mało jest muzyki w tym filmie. Gustavo Santaolalla, nagrodzony 2 Oscarami za muzykę, kompozytor przy okazji muzyki filmowej, powiedział mi kiedyś, że złe filmy są pełne muzyki. Zapamiętałam to sobie i jeśli przypatrzycie się Państwo tym właśnie efektownym, sensacyjnym filmom, czy właśnie takim mydlanym operom, bardzo dużo tam jest muzyki i to muzyki w takiej podłej jakości, wybieranej z pewnych banków muzycznych, układanej według algorytmu niemalże. Tutaj, choć nie czuję się tego, tej muzyki jest bardzo mało, a jeśli już odzywa się, tak jak w jednej z ostatnich scen orkiestrą grającą Vivaldiego, to ma swoje również symboliczne znaczenie. Portret kobiety w ogniu to również film o tym, jak widzimy kochaną osobę, jak na nią patrzymy. To jest film o patrzeniu i tutaj wracam do tego męskiego spojrzenia. Pamiętam taki eksperyment filmowy, w którym reżyserka poddawała obróbce obrazy Marilyn Monroe w kinie. To jest właśnie przykład postaci, która została skonstruowana po to, żeby cieszyć męskie oko. I nawet jeżeli przeżywa dramat, to jedyne, co może zrobić, żeby nie drażnić tego męskiego oka, to przechylić ze smutkiem głowę. Na koniec chciałam zostawić Państwa z takim tekstem, który się pojawia w tym filmie i jest mi szczególnie bliski, kiedy nasze bohaterki rozmawiają na plaży nad morzem i jedna pyta drugą, czy umie pływać, a tamta odpowiada, że nie wie, bo nigdy nie próbowała. Ale może umie, spróbuję. To jest taka perspektywa, której powinniśmy się nauczyć. Nigdy nie próbowałam, ale może się okazać, że właśnie umiem, jestem w tym dobra. To pływanie, to skoczenie w taką rozszalałą, niezbyt przyjazną wodę jest dla mnie takim skokiem w życie, w pewną samodzielność, w życie, które jest naszym wyborem. I tego bym chciała życzyć wszystkim Państwu, nie tylko Paniom, żebyśmy nie bali się rzeczy, których nigdy nie próbowaliśmy, bo może się okazać, że będziemy w tym świetni. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa fantastyczna przygoda w tym właśnie kawałku sztuki, które jest namalowane, nakręcone, opowiedziane z tej arcyciekawej kobiecej perspektywy.